Witam Cię, tu Martyna Jankowska. Dzisiaj chcę Ci powiedzieć trochę o książce Garego Warnejczuka Przebij się. Z tego co się orientuję, to książka jest dostępna tylko w OSM Power, jeśli chodzi o wersję polską. Warto przeczytać. Prawdę mówiąc, pierwsza, 1/3 tej książki to była męczarnia. Ale już teraz wiem dlaczego. Tak ciężko było mi przebrnąć przez niektóre rozdziały. Uświadomiłam sobie, że ciężko było wtedy, kiedy czegoś nie rozumiałam, kiedy jeszcze dla mnie było za wcześnie na jakiś temat. Bo warto przeczytać, dlatego że książka, która będzie pewnie aktualna, mimo że social media będą, różne kanały przekazu będą zmieniały swoje nazwy, to haslowanie, czyli bycie wszędzie, będzie zawsze na bieżąco, a o tym jest ta książka. O tym, żeby być zawsze i wszędzie. O tym, żeby budować swój biznes, pokazując siebie takim, jakim się jest, kreując swoją markę osobistą, pokazując swoje zainteresowania i swoją pracę. Właśnie to staram się robić i ta książka miała mi pomóc doszlifować to wszystko. Teraz o czymś, co wiele osób ignoruje, a co jest podstawą moim zdaniem. Możesz wykorzystać swoją markę osobistą, to kim jesteś, do promowania biznesu, a nawet twoja marka osobista może się stać biznesem. Dziś każdy ma swoją szansę na zarabianie na tym, czym i tak zajmowałby się bez wynagrodzenia. To jest ogromna szansa dla osób, które mają jakieś zainteresowania ciekawe albo ciekawe pomysły. Można zarabiać pieniądze naprawdę na tym, co się lubi. To, co sprawdziło się u mnie, nie będzie jednak dobrym rozwiązaniem dla Ciebie i odwrotnie. Dlatego tak ważna jest świadomość siebie. Musisz stale być sobą. Dlatego zawsze sprawdzaj. Ta książka jest o różnych kanałach social mediów. To, co powinieneś robić, to powinieneś sprawdzać, czy dana platforma jest dla Ciebie. Czy odnajdujesz się na przykład w Instagramie, a żeby się dowiedzieć, musisz założyć sobie konto na tym Instagramie i zacząć być tam aktywny. Czy na przykład Twitter jest dla Ciebie, czy może YouTube, a może Facebook. Facebook jest dla wszystkich i każdy powinien mieć konto na Facebooku. To jest podstawa, więc to jest niedyskutowalne. Ale żeby sprawdzić, czy inne platformy są odpowiednie, czy jesteś w stanie dostarczać tam takie treści, które będą ciekawe dla ludzi, którzy są na tych platformach, to musisz założyć konto i zacząć pracować tam. Inaczej się nie dowiesz. Tylko metodą prób i błędów. Stworzenie marki osobistej leży w interesie każdego, nawet tego, kogo nie interesuje bogactwo czy sława. Nie jesteś komputerowym wyjadaczem? Zdobądź potrzebne Ci umiejętności komputerowe lub techniczne. Nie jest to trudne. Wiele osób, z którymi rozmawialiśmy na potrzeby tej książki, miało równie mało do czynienia z komputerami, co Ty. Jeśli jeszcze w to nie wierzysz, że Ty też jesteś w stanie coś zacząć robić w internecie, że Ty też jesteś w stanie się nauczyć, ogarnąć te wszystkie konta, te wszystkie profile, obróbkę wideo, obróbkę audio i tym podobne, to ja jestem przykładem na to, że rzeczywiście nie mając żadnej wiedzy, można stworzyć coś. Jestem chyba idealnym przykładem na to, że komputerowym matą, nie powinno się źle o sobie mówić, ale generalnie potrafiłam włączyć i włączyć komputer. Wiecie, jestem żoną informatyka, więc nigdy nie musiałam wiedzieć, jak coś się robi na komputerze. No ale przyszedł pewien moment, że ustaliłam sobie swoje cele, które chcę osiągnąć i między innymi te cele wymagały ode mnie zdobycia pewnych technicznych umiejętności, więc w ciągu ostatniego tak naprawdę roku, półtora nauczyłam się robić strony internetowe, nauczyłam się obrabiać filmy w programach do obróbki filmów, do montażu, nauczyłam się nagrywać podcasty, obrabiać audio. Słuchaj, jesteś w stanie ogarnąć to i jesteś w stanie nauczyć się, jak obsługiwać swoje profile, jak wrzucać tam informacje, teksty, jak podlinkowywać Twoje filmy i Twoje nagrania audio na różnych profilach społecznościowych. Jesteś w stanie się tego nauczyć. Wystarczy tylko chcieć. A przecież chcesz. Bo jeśli oglądasz ten filmik, to znaczy, że jesteś zainteresowany tą książką. A ta książka mówi o tym, jak wymiatać. Rodzice próbują odciągać dzieci od gry Pokémon Go, choć rozszerzona rzeczywistość będzie rozwijać się przez następne pokolenia. To jest coś, co zrozumiałam jakiś niedawny czas temu, bo mimo że mój mąż jest związany z tą
gałęzią technologiczną i w zasadzie ja teraz też, to byliśmy przeciwni temu, żeby nasze dzieciaki miały cokolwiek z tym wspólnego. I ostatnio doszłam do wniosku, że chyba jednak przesadzamy i powinniśmy im dać jakiś dostęp, na przykład do programów komputerowych, ale nie na zasadzie, że miałyby tam spędzać ten czas siedząc na przykład na YouTubie, oglądając bajki. Warto uczyć dzieciaki od początku już nawet samej obsługi komputera. Jeśli zaś chodzi o możliwości zawodowe, żyjemy dziś w najlepszych czasach w historii ludzkości. Ważne jest, żebyś nie zmarnował szansy, bo obecna sytuacja, to, że multum ludzi, praktycznie większość ludzi w krajach rozwiniętych i rozwijających się, siedzi cały czas w internecie. Ludzie już coraz częściej porzucają telewizję na rzecz YouTube'a. Ludzie zamiast spotkań face to face wolą spotkania wirtualne na portalach społecznościowych. To jest ogromna przestrzeń, w której możesz zaistnieć. I dzisiaj nie możesz powiedzieć, że nie ma miejsca dla Ciebie, dlatego że jest w internecie miejsce dla każdego. Tylko warto, żebyś był sobą. Nieważne, czy jesteś idealny w tym, co robisz, i dlatego że, jak to się mówi, każda potwora znajdzie swojego amatora. Zawsze znajdzie się ktoś, kto wybierze Ciebie, Twój program, Twój kanał, Twoje konto do followowania. Jeśli mówisz, że nie ma dla Ciebie miejsca w internecie, to po prostu jest wymówka. Co jeszcze mówi Gary Warnejczuk? Konsumenci poświęcają znacznie mniej czasu na tradycyjne media i częściej pochłaniają treści pojawiające się online. Dokładnie to, co powiedziałam przed chwilą. Dzienna oglądalność YouTube'a wynosi 125 milionów godzin, podczas gdy czas przeznaczany na telewizję zmniejsza się każdego roku. Ta książka była pisana w 2018, więc teraz te liczby są jeszcze większe. Jedną na 5 minut skorzystania z telefonu komórkowego przeznacza się na usługi i aplikacje Facebook. Dlatego mówię, że jeśli chcesz cokolwiek robić, to musisz być na Facebooku, czy Ci to pasuje, czy nie. Co minutę na Instagramie publikuje się 65 900 filmików i zdjęć. Każdego dnia na Snapchacie pojawia się 3 miliardy snapów, a ponad 60% reklam jest wyświetlanych z włączonym dźwiękiem. I chcesz mi powiedzieć, że nie jesteś w stanie trafić do swoich konsumentów? Mnogość platform oraz przejście użytkowników telewizji i magazynów do internetu pozwoliło o wiele większej liczbie ekspertów oraz osobowości stworzyć opłacalne i zrównoważone środowisko, w którym mogą promować oraz rozwijać swoje firmy, a nawet dodatkową działalność. Cokolwiek produkujesz, cokolwiek sprzedajesz, musisz to mieć w internecie. Pomijając kanały w social mediach, tak, to jest bardzo ważne, żebyś na bieżąco się komunikował ze swoimi ludźmi, ze swoimi konsumentami, ze swoimi klientami, przyszłymi i bieżącymi. Ale ważne jest też, żebyś miał stronę internetową i o tym zawsze powtarzam. Bo gdzie odeślesz swoich klientów? Gdzie odeślesz ludzi, którzy rzeczywiście chcą skorzystać na przykład z Twojej wiedzy, z Twojego produktu? Masz ich odsyłać do swojej strony internetowej, gdzie mogą bezpośrednio kupić Twoją usługę albo produkt. Nie zapominaj o tym. Gary Warnejczuk pisze: jestem przedsiębiorcą, który stworzył firmę mediową wartą 150 milionów dolarów. Po części z powodu swojej marki osobistej. Jej budowę rozpocząłem od wartościowych treści, które zwiększały mój wpływ. To jeden ze sposobów, żeby się przebić. Mimo to z całych sił staraj się zarabiać na reklamach, na przykład sprzedając firmie cukierniczej powierzchnię reklamową. Pewnie słyszałeś to określenie influencer. Influencera definiuje się często jako osobę, która gromadzi w swoich mediach społecznościowych tak wielu odbiorców, że marki oferują jej pieniądze w zamian za udział w wydarzeniach, selfie z produktami lub mówienie o ich usługach. Marki płacą miliardy dolarów ludziom znanym z internetu za wsparcie, sponsorowanie, promowanie i lokowanie produktów. Gary Warnejczuk podaje w tej książce multum przykładów ludzi, którzy zaczynali od zera, po prostu publikowali w internecie treści związane z ich pasją, z tym, czym zajmują się na co dzień, pokazywali siebie i wiele z tych osób zarabiało i zarabia na reklamach produktów innych firm.
Więc staraj się robić swoje w tym internecie, a w pewnym momencie zobaczysz, że ktoś do Ciebie przyjdzie i poprosi Cię, żebyś coś pokazał, o czymś powiedział i tak nawiążesz swoją pierwszą współpracę. Ale dopóki nie zaczniesz działać w social mediach, nie zaczniesz działać w internecie, to się nie przekonasz i nie dasz szansy tym wielkim firmom, żeby Ciebie zobaczyły i do Ciebie przyszły z tą propozycją. Gary Vaynerchuk pisze tutaj dalej o tym, że z całych sił musisz starać się zarabiać na reklamach. Więc jeśli prowadzisz jakieś konto, jakiś profil, fanpage, kiedy już masz jakąś liczbę odbiorców, followersów, obserwujących, warto jest odzywać się do różnych firm, które poniekąd są związane z tym, o czym mówisz na swoim kanale, żeby im zaproponować współpracę, żeby zacząć zarabiać na reklamach. To jest dobry sposób na to, żeby od samego początku zarabiać jakiekolwiek pieniądze. Stąd zawsze polecam linki afiliacyjne. Mówię o tym, żeby zacząć od afiliatów. Filmik jak zostać partnerem Ceneo masz na moim kanale YouTube'owym. Twoja marka osobista przyjmie każdy odcień, jaki sobie zamarzysz. Jej rosnąca pozycja w dzisiejszym świecie biznesu oznacza, że gwiazdami mogą stać się nie tylko ci najpiękniejsi i najkorzystniej wypadający w telewizji. Na boisko może wejść o wiele więcej graczy. Oznacza to, że przed większością przedsiębiorców nadal jest sporo możliwości, by wejść na wyższy poziom w rozgrywkach oraz zostać influencerem. Zauważ, że ludzie, którzy działają w internecie, bardzo często nie są jacyś wyjątkowo piękni ani wyjątkowo uzdolnieni. Często nawet są to ludzie z jakimiś ułomnościami. Dzięki internetowi na przykład łatwiej jest zaistnieć osobie, która ma jakąś niepełnosprawność. Internet daje możliwość dotarcia do ludzi z Twojej niszy. Silna marka osobista jest Twoim biletem do pełnej wolności osobistej i zawodowej. Zanim zaczęłam dawać wartość na moim profilu Martyna Janki, to dawałam mnóstwo wartości ludziom na moim fanpage'u Schudnij ze mną do wakacji. To było już kilka lat temu. Tam zaczynałam moją przygodę z social mediami. Tam zaczynałam moją przygodę z kreowaniem marki osobistej. W dalszym ciągu możesz wejść na tą stronę. Schudnij ze mną do wakacji. Sprawdź to. Internet stał się ostatecznym pośrednikiem, który pozwala każdej branży od muzycznej, wydawniczej do taksówkarskiej oraz hotelarskiej dotrzeć bezpośrednio do konsumenta. Snapchat, Instagram i Facebook to dzisiejsze stacje NBC, ABC czy CBS. Twoja publiczność czeka na Ciebie. To, co jest fajne w tej książce, to to, że każdy tak naprawdę kanał przekazu, czy to Facebook, czy Instagram, czy Snapchat, czy YouTube, wszystkie te miejsca, wszystkie te przestrzenie są fajnie opisane w tej książce. Są tutaj wskazówki, jak w danej społeczności się poruszać, jak w danym miejscu działać, jakie treści powinny być publikowane, jakiego rodzaju, jak wyglądające, jakim językiem mówić do ludzi w danych kanałach przekazu. To, co się sprawdza na Facebooku, niekoniecznie sprawdzi się na Twitterze. Masz pełną kontrolę nad tym, jak widzi Cię świat, jak często Cię ogląda i w jakim kontekście. Im jest Ciebie więcej, tym lepiej. O tym mówi Gary Vaynerchuk. Warto jest publikować dużo, że musisz być obecny wszędzie i często. Chodzi niemalże o to, żebyś wyskakiwał z lodówki. Wykorzystaj dzisiejsze platformy społecznościowe, żeby wzmocnić swoją markę i zwiększyć swój wpływ, a stworzysz biznes, który będzie się rozwijał nawet wtedy, gdy już nigdy nie dotkniesz żadnego ula. To jest przychód pasywny. Jeśli jesteś obecny w social mediach, jeśli kiedyś gdzieś raz opublikowałeś jakiś filmik, jakieś audio, puściłeś jakiegoś posta w świat, to to będzie krążyć. Ludzie często będą wracać jeszcze do Twoich starych wpisów, do Twoich starych filmików. I dzięki temu Twój biznes będzie cały czas na bieżąco zyskiwał nowych wielbicieli, nowych fanów, nowych klientów, nowych followersów. Będziesz mieć coraz więcej zleceń, coraz więcej pieniędzy, co pozwoli Ci na spokojne funkcjonowanie w momencie, kiedy kasa z każdą minutą będzie wpływać na Twoje konto. Niestety, z tym, żeby zarabiać w social mediach, wiąże się też to, że musisz tej pracy poświęcać mnóstwo czasu, zwłaszcza na samym początku, żeby to wszystko rozruszać, żeby zdobyć jak największą liczbę obserwujących, żeby stworzyć swoje grono stałych klientów. Dlatego Gary Vaynerchuk bardzo często w tej książce podkreśla, że nie jest to łatwy kawałek chleba, ale jeśli chcesz się przebić, jeśli chcesz zacząć zarabiać, jeśli chcesz
stworzyć imperium, to musisz poświęcać cały swój czas i wszystkie swoje myśli na swój biznes, który prowadzisz w internecie. Nawet cytuję: przez długi czas będziesz żreć gówno, ale obiecuję, że twoje poświęcenie się opłaci. Obiecuję, że kiedy już zbudujesz silną markę osobistą, będziesz mógł cieszyć się tyloma wolnymi chwilami, ile tylko zapragniesz, bo będziesz mieć pełną kontrolę nad swoim życiem. W tej książce nie ma słodzenia. Nie ma słodzenia, że samo się zrobi, że wystarczy mieć konto na jakimś Facebooku i wszystko się zrobi za ciebie. Nie. W tej książce Gary Vaynerchuk mówi o tym, że masz być wszędzie, że ma ciebie być dużo, że masz poświęcić 90% swojego czasu, swojego życia na robienie tego. I to mnie zniechęcało na początku do czytania tej książki, dlatego że wiele osób ma rodzinę, ma jeszcze jakieś swoje inne zobowiązania i ciężko by było powiedzieć komuś takiemu, kto ma multum jeszcze innych obowiązków, żeby rzucił wszystko i zaczął działać w social media. To mnie troszeczkę na początku zniechęciło do dalszego czytania, bo przecież nikt nie chce pracować ciężko. Ale potem zrozumiałam poniekąd, że tak naprawdę to, co robię, to angażuje mnie, może nie w 90%, ale w 80%, bo to, co robię, staje się moim życiem. Moja praca jest moją pasją, wszystkie moje myśli kręcą się wokół tego, gdzieś przeplatają się z różnymi obowiązkami domowymi, ale zawsze gdzieś z tyłu głowy jest to, po prostu lubię to, co robię. Więc jeśli chcesz się dowiedzieć, czy coś jest dla ciebie, czy ten pomysł, który masz na myśli, jest dla ciebie, czy ten biznes jest dla ciebie, to po prostu zacznij działać. Zacznij działać w tym kierunku, rób wszystko, co trzeba, a po drodze dowiesz się, czy na pewno to jest dla ciebie, bo działanie w social mediach i zarabianie na social mediach jest dla każdego, ale nie każdy jest sobie w stanie z tym poradzić. Influencerzy budują atrakcyjne i opłacalne marki osobiste, a ich sukcesy przechodzą najśmielsze oczekiwania. Nie trudno zgadnąć, dlaczego tak wiele osób o podobnych aspiracjach odnosi porażki. Ogólnie rzecz biorąc, kierują swoją uwagę nie tam, gdzie powinni. Skupiają się, ale niewystarczająco, na tym, co naprawdę ważne. A lista tego, co istotne, jest dość krótka. Są na niej zamiar, autentyzm, pasja, cierpliwość, szybkość, praca i uwaga. Dlaczego chcesz być przedsiębiorcą? Żeby dzielić się wiedzą? Żeby pomagać innym? Żeby zbudować coś, co zostawi ślad? Żeby dobrze zarabiać i zapewnić sobie oraz swojej rodzinie bezpieczeństwo finansowe i wolność? Żeby czerpać radość z tworzenia kreatywnych rozwiązań? Żeby stworzyć społeczność? Z tego, co tutaj czytam w tej książce, Gary Vaynerchuk chyba wychodzi z założenia, że chce, żeby go ludzie po prostu zapamiętali. Chce być zapamiętany jako kreator, jako osoba, która wiele razy przewidziała, co się będzie działo w świecie biznesu, w świecie internetu. Według Harva Eckera, którego książkę zresztą też niedługo tutaj przeczytam, sukces osiąga się wtedy, kiedy potrafi się zrównoważyć powody osobiste i powody społeczne, dla których chce się być bogatym i chce się zarabiać pieniądze i chce się robić biznes. Więc to nie może być tak, że robisz biznes i chcesz zarabiać tylko po to, żeby spełniać swoje zachcianki, żeby zbudować dom, żeby twoja rodzina była bezpieczna, żeby wyjechać na wakacje. Nie. Musisz to zrównoważyć też z takimi, niektórzy powiedzą, górnolotnymi pomysłami. Pamiętaj też o tym, żeby mieć wizję, żeby być wizjonerem. Starać się dawać coś dobrego innym ludziom, żeby robić to, co robisz, dla innych. I dlatego wiele osób, które osiąga sukces w internecie, to są ludzie, którzy dają mnóstwo wartości i swojej wiedzy, swojego doświadczenia za darmo innym ludziom. Dziel się wiedzą. Influencer jest z definicji tym, o kim mówi się dobrze i kogo się poleca. Jeśli nie zadbasz właściwie o to, żeby inni piali o tobie z zachwytem, to zrobisz miejsce dla kogoś, kto się o to zatroszczy. Wejdzie do gry i cię wygryzie. To, co mówiłam wcześniej. Ludzie, którzy są na samym szczycie, najczęściej oddają się służeniu innym. Mają chęć wnoszenia wartości do życia innych ludzi. A poza tym nauczanie jest ich miłością. Kimś takim jest Gary Vaynerchuk właśnie. Moja zasada?
od samego początku, kiedy pojawiłam się gdzieś tam w social mediach, dawaj, 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 potem poproś. O tym też jest chyba książka Gary'ego Warnejczuka o filozofii wdzięczności, czy jakoś tak, nie pamiętam tytułu, bo jeszcze nie mam tej książki. Niemniej jednak Mirek Burnejko zawsze powtarzał, żeby 3 razy dać komuś wartość, a za 4 razem pokazać swój produkt, swoją usługę i poprosić o to, żeby ktoś coś dla Ciebie zrobił. Dlatego dawaj, dawaj, dawaj. Wszystkie Twoje posty, filmy czy pliki audio powinny gdzieś tam w kontekście zawierać jakąś informację dla innych ludzi. Powinny mieć w sobie jakąś wartość. Więc nie chodzi o to, żebyś produkował taśmowo posty i filmy i produkował bezużyteczne treści, ale chodzi o to, żeby gdzieś w Twoich postach, w tych filmach była przemycona jakaś wartość, jakaś wiedza, jakaś wskazówka, z której będą mogli skorzystać ludzie, którzy Ciebie obserwują. Jeśli z natury jesteś co najmniej w 51% altruistą, a tylko w 49% egoistą, to masz wielką szansę, by się wybić, bo znaczna większość ludzi jest w 99% samolubna. Czy możesz wykorzystać altruizm jako swoją strategię? Jasne. Ale altruizmu nie da się na dłuższą metę udawać. Zerwanie z zasadą stawiania pieniędzy na pierwszym miejscu pozwoliło mi zajść do miejsca, w którym dziś się znajduję, mówi Gary. Nigdy nie zależało mi na pieniądzach. Głęboko, niemal obsesyjnie troszczę się o to, co po sobie zostawię. Chcę, żeby świat opłakiwał mnie po mojej śmierci. Nie tylko za bycie przyzwoitym człowiekiem, ale za stworzenie czegoś wielkiego i przewidzenie przyszłości biznesu. Uwielbiam uczucie, jakie daje mi wywieranie pozytywnego wpływu na życie innych, co oznacza, że robię to, co robię, żeby pomóc innym przedsiębiorcom w osiągnięciu sukcesu. Pamiętaj o tym, że jeśli masz jakąkolwiek wiedzę na jakikolwiek temat, to dziel się tą wiedzą. Nie zdziwię się, jeśli kiedykolwiek słyszałeś od swoich bliskich czy znajomych, którzy są trochę od Ciebie starsi. Na przykład ja słyszałam to od moich rodziców, że wiele osób kiedyś nie chciało się dzielić swoją wiedzą z innymi ludźmi. Wydaje mi się, że następuje teraz przełomowy moment w świecie, w biznesie. Ludzie, którzy mają jakieś umiejętności, a nie chcą się tą wiedzą dzielić z innymi, zostaną zepchnięci na dalszy tor i raczej są skazani na wegetację. Nastąpiła era ludzi, którzy dają wartość innym, więc każdy, kto ma jakieś zdolności, umiejętności, dzieli się swoją wiedzą. Odniesiesz 1000 razy większy sukces, jeśli będziesz budzić się rano z chęcią dzielenia się i tworzenia, bo wierzysz, że światu się to spodoba, a nie dlatego, że zgodnie z Twoimi kalkulacjami potrzebne Ci to do statusu gwiazdy Instagrama. Autentyczność jest miłą odmianą dla konsumentów żyjących w środowisku, w którym ktoś stale ich wykorzystuje albo opowiada tylko część historii. Nie próbuj ich oszukać. W końcu i tak wyjdzie to na jaw. Zamiast tego myśl, jak za pomocą nowych mediów Instagrama, Snapchata, YouTube'a, Facebooka i tym podobnych, wymienionych w tej książce, dzielić się tym, co dobre. Znajdź najlepsze platformy do tego, by pokazać swoje prawdziwe oblicze, swój fach, swoją radość i miłość do tego, czym się zajmujesz. Im bardziej autentyczny będziesz, tym więcej osób wybaczy Ci nieuchronne błędy i potknięcia. To, co zawsze opowiadałam w swoich filmikach. Warto być sobą, warto być autentycznym i nie udawać kogoś, kim się nie jest, dlatego że kłamstwo ma krótkie nogi. I dlatego, że ludzie tak naprawdę lubią patrzeć na innych ludzi, którzy są podobni do nich, czy nie są idealni. Czasem się mylą, czasem podwija im się noga. Każdy chce się utożsamiać z kimś, kto jest do niego bardzo podobny, ale jednak odrobinkę lepszy, bo pociągnie go do góry, bo go zmotywuje. Ale nie można wychodzić z założenia, że ludzie chcą oglądać, chcą słuchać chodzących ideałów. Czasem Twoje wpadki działają na Twoją korzyść. A pewnie słyszałeś nieraz o tym, że jakiś filmik, w którym była uwieczniona czyjaś wpadka, stał się wiralem i zarobił miliony. Zwisa mi to, co o mnie myślą. Dzięki temu mam pełną wolność w działaniu i w mówieniu. Poświęcę mnóstwo czasu na odpowiadanie sceptykom, którzy znajdują chwilę, by tweetować albo wyrażać krytykę w komentarzach. Chcę im pomóc dostrzec, skąd pochodzę. Zawsze szanuję moją publiczność. Należy szanować swoją publiczność. Tak. I należy się nie przejmować tym, co mówią inni.
Tak, dlatego że jeśli będziesz się przejmować opinią innych ludzi, to nic nie zrobisz dla siebie, dlatego że ciągle coś będzie cię wstrzymywało. Więc nie graj pod publiczkę, bądź sobą. Jednak z jednym się nie zgodzę. Z tym, że Gary Warnejczuk mówi, że warto poświęcać swoim sceptykom mnóstwo czasu, żeby im uświadomić, kim się jest i co się robi. Ja rzeczywiście byłabym w stanie poświęcić czas osobie, która ma jakieś wątpliwości co do tego, co robię, ale jestem szczerze zainteresowana, więc możemy wejść w dyskusję, ale jestem przeciwna temu, żeby dyskutować z hejterami. Nie ma co tracić swojej energii na negatyw. Po prostu się od nich odcinaj. Co robię ja? Blokuję takich ludzi. Powiesz może, że to głupota, że powinnam z nimi dyskutować? Nie. Niech nie zabierają mi mojego powietrza. Ja wolę moje powietrze, mój czas poświęcić ludziom, którzy chcą się czegoś dowiedzieć i dla których to, co robię, jest jakąś wartością. Zawsze inwestuj zarobione pieniądze w biznes. Dokładnie. Powinieneś mieć taki swój słoiczek, do którego co miesiąc wrzucasz pieniądze, jakiś procent, na przykład 10% swojej pensji na to, żeby zainwestować po jakimś czasie w jakiś na przykład pasywny biznes, w jakiś produkt, w jakąś usługę. Nie musi to być coś, co konkretnie robisz ty, ale możesz zainwestować w coś, co robi twój sąsiad, twój znajomy. Znajdź niszę, na której świetnie się znasz i ciśnij, 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 aż będziesz mógł zacząć rozwijać się dalej. Podstawowa rzecz, żeby działać w internecie czy gdziekolwiek, musisz znaleźć swoją niszę. Więc zastanów się nad tym, co lubisz robić, w czym jesteś dobry, a potem sprawdź, gdzie są ludzie, którzy mogliby potrzebować twojej wiedzy i twojego doświadczenia. To jest twoja nisza. Nie znam jednak nikogo, kto zajmuje się zawodowo swoją pasją i nie kocha swojego życia. Rzeczywiście, jeśli to, co robisz, nie sprawia ci przyjemności, jeśli nie żyjesz tym swoim pomysłem, tym swoim biznesem, to prawdopodobnie po pewnym czasie poczujesz wypalenie i stwierdzisz, że to nie jest to. Twoje życie zacznie się chrzanić, dlatego warto jest próbować, żebyś szybciej przekonał się, czy coś jest dla ciebie, czy nie. Nie ma nic gorszego chyba jak niespełnione marzenia i niesprawdzone szanse. Jesteśmy na ziemi na krótko, a większość dorosłych dni spędzamy w pracy. Warto podjąć kroki, które sprawią, że te chwile będą na tyle satysfakcjonujące, owocne i radosne, na ile to możliwe. Brian Tracy powiedział kiedyś w którejś swojej książce: zamknij oczy i wyobraź sobie, że zostało ci pół roku życia. Co chcesz robić przez te pół roku życia? I to, co pomyślałeś, to jest to, co powinieneś robić. Więc znajdź dla siebie miejsce w świecie, a mając internet, na pewno jest tam miejsce dla ciebie, dla tego, co lubisz i dla tego, co robisz. Więc znajdź swoje miejsce i po prostu rób to, co kochasz. To nie oznacza, że twoja droga zawodowa będzie bez upadków. To nie oznacza, że twoje życie będzie łatwe i przyjemne. Nie, ale wiele bardziej satysfakcjonujące będzie potykanie się na drodze do swojego wymarzonego celu. Wiele bardziej satysfakcjonujące będzie uczenie się nowych rzeczy i wychodzenie z opresji, mając z tyłu głowy, mając w pamięci to, że to, co robię, to, co mnie spotyka, ma mnie doprowadzić do tego, czego pragnę. Twój biznes nie może być wyłącznie pracą, on musi być powołaniem. Testuj, testuj, testuj. Dopóki nie spróbujesz, nie przekonasz się, czy coś jest dla ciebie. Wychodzę z założenia, że jeśli w pewnym momencie czujesz, że coś nie jest dla ciebie, tak naprawdę, bo nie lubisz tego, nie daje ci to satysfakcji, to od razu się wycofaj. Nie ma sensu iść w tym kierunku, jeśli już na początku albo po jakimś krótkim okresie działania stwierdzasz, że to ci się nie podoba, to nie idź tam. To strata czasu. Co ważne, Gary Warnejczuk podkreśla, że jeśli rzeczywiście to, co robisz, nie jest tym, czego pragniesz, nie jest twoją pasją, jeśli twoja praca jest tylko pracą, to w pewnym momencie, kiedy zrobi się ciężko, kiedy będziesz mieć podwórkę, to zdecydowanie łatwiej zrezygnujesz. A jeśli będziesz się trzymać tego, co kochasz, to zrobisz wszystko, żeby osiągnąć ten cel. Gary podkreśla, że jeśli robisz coś z pasją, nieważne, czy to są zabawki vintage, czy tworzysz kursy sprzedażowe, jeśli robisz coś, co kochasz i to, co robisz, cię pasjonuje, sprawia ci przyjemność, to zdecydowanie chętniej ludzie będą to od ciebie kupowali, bo będą widzieć w tym cząstkę ciebie. I zdecydowanie lepiej będzie ci szedł twój biznes.
Większość przedsiębiorców powie Ci wreszcie, że pasja pełni funkcję koła ratunkowego, które unosi Cię na powierzchni, kiedy zaczną przytłaczać Cię stres i frustracja. Skutki uboczne bycia przedsiębiorcą. Pasja jest zapasowym akumulatorem na wypadek, gdyby wszystkie inne źródła energii zaczęły odmawiać posłuszeństwa. Dzięki niej wciąż jesteś szczęśliwy.